No jesteś w końcu. Spierdam. Usiłowałem go uspokoić, ale to go jeszcze bardziej rozruszyło. Możecie go posłuchać. Mnie? Przecież znacie się, przyjaźnił się z twoim ojcem. Mam skuć Wolniewicza? Wyprowadzić go siłą? Wiecie mnie? Jak kurwa się nie... Tawaryś Gieloi, Sowieckiego Sojuza! Wychodzi budem dalszy kawałek, odejdzie ode mnie! Słuchaj, skurwysynu, otwórz te drzwi, nie zabiję cię! Nie jestem NKWD z Katynia! To... Marynia, panie kapitanie, opuczywa obok, to jest męska sala! Przestań z tym Katyniem, bo nas wszystkich powsadzają. Co on ci zrobił? Kurwa, Michał! Nie wkurwiaj mnie, bo tobie też przypierdolę! Nie wiesz, co nam Ruscy zrobili? Nie wiesz, co nam te skurwysyny zrobiły? Teraz wchodź. Polski przyjacielu. A wejdzie. Odsuń się. Ty ci utworisz? Bijesz? Przepraszam, towarzyszu kapitanie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Chciałem się tylko zasłonić. Niech pomoc chyli głowę. Swoją odkłonię. Sam sobie odchyl, sojusznicy. Jeszcze się zalejecie krwią. Wynocha. Jutro moje dowództwo otrzyma dokładny raport o agresywnym zachowaniu polskiego oficera wobec żołnierzy i oficerów Armii Radzieckiej. Po odnoszeniu k soldatom i oficerom sowieckiej armii. Jasne. I jeszcze jedno. Słyszałem, co on krzyczał. Nic o tym nie wiem. Właśnie wszedłem i stało się. Wstrzecimy się jeszcze. Jeszcze się spotkamy. Radzę uważać. Proszę, to być ostrożnym. Polaki. Polacy. Jak obyczajnie. Jak zwykle łby za wysoko zadzieracie. Maszyno, samochód szybko.